Witam Państwa bardzo serdecznie. Dorota Kania, Rozmowa Niezależna, a Państwa i moim gościem jest Pan Marcin Gogulski. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, czy był Pan zaskoczony, czytając w mainstreamowych mediach przekaz z Waszej wizyty w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z tym, co tam się rzeczywiście stało? No, nie byłem zaskoczony, bo to, co robią media tego nurtu, obserwują od tak dawna, że już się zdążyłem przyzwyczaić, że nie ma takiej absurdalnej interpretacji, którą bym wymyślił w domowym zaciszu, której by potem ktoś na serio nie powtórzył w mediach. Jest nieprawdopodobne. Minister Macierewicz powiedział coś takiego, gdy jedna z dziennikarek jednych ze stacji mainstreamowych zapytała go o szczegóły wydarzenia, cytując, on powiedział: w przeciwieństwie do pani, ja wiem, co powiedziałem i jak było naprawdę. Dużo było osób na spotkaniu? Było kilkaset osób. Jeżeli chodzi o spotkanie w Chicago, nabita sala gimnastyczna przy kościele parafialnym Świętego Jacka, na tzw. Jackowie w Chicago. Bardzo polska dzielnica. Stały osoby pod ścianami niektóre, no, żeby lepiej widzieć, nie dlatego, żeby nie miały gdzie usiąść, ale siedzące miejsca były wszystkie zajęte. Sporo osób było także z telefonami komórkowymi, robiło zdjęcia, wiem, że jakieś fragmenty ludzie sobie nagrywali. I bardzo dobrze, dokumentacja jest bogata. Było. Proszę powiedzieć, o co najczęściej pytali Polacy, nasi rodacy za oceanem? Wie pani, dla mnie było takim miłym, nie tyle zaskoczeniem, co miłym spostrzeżeniem, że Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, że mają swoje problemy, poważne. Tam jest kwestia, takie są kwestie, które zależą od władz polskich, są takie, które można by rozwiązać przy energicznej akcji rządu polskiego, wyłącznie wspólnie z partnerami amerykańskimi, że to stanowiło temat zainteresowania, no może 20-25% pytań. Najbardziej byli zainteresowani sprawami Polski jako całości. Tam widzi się wyraźnie, że to jest taka sama część narodu polskiego, tylko może bardziej nawet czasami nastawiona na przekaz patriotyczny, na patriotyczne wychowanie dzieci i umożliwienie im tego, że ci ludzie nie czują się, nie chcą być traktowani jak jakaś odrębna część narodu polskiego. I właśnie, panie Marcinie, proszę powiedzieć, czy spotkał się pan z problemem, jak ja byłam w Stanach Zjednoczonych, to właśnie to było takie bardzo duże oburzenie, te próby, żeby Polacy za granicą nie głosowali, ponieważ nie mieszkają w Polsce. Wokół praw wyborczych Polaków zamieszkałych za granicą toczy się od już ćwierć wieku taka skomplikowana gra. To znaczy wtedy, kiedy obozowi rządzącemu Polską, obozowi Okrągłego Stołu, tak to nazwijmy w skrócie, jest to potrzebne, wtedy Polacy za granicą dowiadują się, że no, mogą głosować na podstawie niemal dowolnego dokumentu, a nawet co sobie przypomniałem i potem sprawdziłem, że rzeczywiście pamięć mnie nie zawiodła. W 1989 roku Polacy mieszkający za granicą mogli głosować tak jak my w owym czasie w kraju, to znaczy na podstawie potwierdzenia przez dwóch świadków, że oni są tymi, którymi są. Tak rzeczywiście było za PRL-u, że jak ktoś zapomniał dokumentu, ale dwóch mieszkańców gminy potwierdziło przy komisji wyborczej, że tak, tak, to jest nasz sąsiad, nazywa się tak i tak, to wystarczało do tego, żeby on mógł zagłosować, no, jeżeli był wpisany do listy. Natomiast w tej chwili jest tak, że to, co nas uprawnia do głosowania, niezależnie od miejsca zamieszkania, to nasze obywatelstwo. Jeżeli jesteśmy obywatelami, nie jesteśmy pozbawieni praw obywatelskich, mamy odpowiednią liczbę lat, możemy głosować. Ale chcą to właśnie... Tymczasem w Warszawie, w każdym innym polskim mieście osoba bezdomna może się zgłosić do urzędu gminy, dostanie zaświadczenie, zostanie dopisana do rejestru wyborców. Za granicą jest inaczej. Jest przepis, który zawęża prawo głosowania do tych, którzy wylegitymują się ważnym paszportem. Paszport jest to dokument podróżny. To budzi oburzenie, zdumienie bardzo wielu Polaków. O to byliśmy pytani bardzo często. Wydaje się, że ta sprawa jest do rozwiązania, no nie, już nie przed tymi wyborami, ale przed pierwszymi następnymi, przy pomocy drobnej nowelizacji kodeksu wyborczego, przewidującej, że osoba, która się zgłasza, no, z dowolnym dokumentem potwierdzającym tożsamość, wizerunek,
imię, nazwisko, tak jak w Polsce. W Polsce też nie trzeba przyjść z dowodem. Można przyjść z dowolnym dokumentem potwierdzającym tożsamość do komisji wyborczej. Otóż, że tam ktoś, kto przychodzi z takim dokumentem, legitymuje się, podaje imię i nazwisko i mówi, jestem obywatelem polskim, proszę mnie zarejestrować przed wyborami. I wtedy taka komisja rejestrująca mogłaby wysłać zapytanie do kraju. W Polsce są rejestry obywateli w urzędach wojewódzkich. I po potwierdzeniu, że taka osoba, taka pani czy pan rzeczywiście jest obywatelem polskim, byłby dopisywany do rejestru wyborców. To żądanie okazania ważnego paszportu oczywiście być może ma pewien sens fiskalny, bo zachęca część osób do przedłużenia ważności paszportu, co dużo kosztuje. Ale jeszcze jest jedna kwestia, bo tam była w ogóle podejmowana sprawa, żeby w ogóle Polaków pozbawić praw wyborczych, ponieważ dlaczego oni mają głosować, jak są za granicą i nie żyją problemami kraju i nie mają wpływ na kraj. Przecież to jest śmieszne, absurdalne, prawda? Bo czy oni nie żyją sprawami kraju? To zostało w swoim czasie, było to na początku lat 90. było to przedmiotem takiego ciągnącego się parę lat sporu przy okazji pisania ordynacji wyborczej, jeśli chodzi o bierne prawa wyborcze. I wtedy rozstrzygnięto tak, że kandydować w Polsce może osoba, jeżeli wykaże, wtedy tak rozstrzygnięto, że ma tak zwany pięcioletni domicyl. To znaczy albo od 5 lat jest zameldowana w Polsce, albo koncentrują się jej interesy na terenie Polski. Pamiętam, że ta sprawa była na przykład dostana przy okazji kandydowania pana Ryszarda Czarneckiego, powszechnie dziś znanego wówczas takiego młodego człowieka urodzonego w Londynie, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego, który na podstawie tego posiadanego indeksu dowodził, że od 5 lat mieszka w Polsce. Wprawdzie nie był przez trochę mniej zameldowany, ale koncentracja jego wszystkich interesów, spraw to była w Polsce. Natomiast to, o czym pani wspomina, te współczesne dyskusje są dla Polaków mieszkających za granicą, dla emigracji, dla Polonii, bo to są różne kategorie, które się składają, tą obszerną, wielomilionową grupę Polaków mieszkających za granicą, są obelżywe. Jakże to oni nie żyją sprawami polskimi? To po co posyłają dzieci do polskich szkół? To po co czytają polską prasę? To po co dopominają się o to, żeby w lokalnych sieciach kablowych była dostępna polska telewizja? To czemuż by w takim razie oburzali się przy wypowiedziach obelżywych dla Polski, wypowiedziach pana Tomasza Grossa, pana rosyjskiego ambasadora, czy przy jakichś niepoczytalnych stwierdzeniach tych czy owych mediów, których się mówi o polskich obozach koncentracyjnych. Ciekawe, dlaczego ich to oburza? No więc właśnie co ciekawe, ze Stanów wpłyną zawiadomienia do prokuratury właśnie w sprawie antypolskich wypowiedzi. Czy różni się wyborca w Stanach od wyborcy w Polsce? No, wyborcy w Stanach Zjednoczonych zawsze się różnili od wyborców w Polsce. Jest to poza może Podhalem i Podlasiem, częścią także i niektórych innych powiatów Polski południowo-wschodniej. Jest to okręg, w którym nigdy nie wygrali komuniści. Tak, i to jest prawda. A Chicago jest okręgiem także tym, w którym także nigdy nie wygrali liberałowie. W najgorszych dla prawicy czasach tam prawica zawsze wygrywała. Ale to jest również ciekawe, dlaczego minister Sikorski przesunął środki. Przecież to był wielki skandal, że zabrano pieniądze z Kresów dla Polski Wschodniej, a przerzucono na Zachód, żeby tam wspierać różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dla mnie to było bardzo czytelne. Właśnie chodziło o to, żeby tak zmienić, zwłaszcza młodych dzieci emigrantów, tak zmienić sposób myślenia, żeby wreszcie ta prawica przestała tam wygrywać, ale jak się okazuje, że to jednak jest mało skuteczne działanie. To się odbyło w dwóch etapach. Jedna sprawa to jest taka pokusa, którą może mieć każdy zbyt silnie upartyjniony rząd czy minister, żeby kierować środki tam, gdzie mu to jest potrzebne z powodu interesów wyborczych. To jest pokusa, która może każdy rząd spotkać. Przed tym się trzeba pilnować. Bo to może to nie jest tak, że tego typu pokusy są tylko mogą być tylko po jednej stronie. Natomiast druga rzecz, etap wstępny tego procederu polegał na tym, że Platforma Obywatelska zaraz ze swoim sojusznikiem dokonała takiej zmiany. Mianowicie przez długie lata, i to naprawdę długie, bo jeszcze przed wojną tak było, opiekunem emigracji Polonii, Polaków mieszkających za granicą był Senat.
Oczywiście. Marszałek Senatu był honorowym protektorem polonijnych organizacji i tak było zawsze. I tak jest do tej pory przecież, tylko pan, że... Pan późniejszy prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Raczkiewicz, który wcześniej był marszałkiem Senatu, był właśnie honorowym protektorem Polaków za granicą mieszkających, dużo w tej sprawie robił. I tak też było w Polsce po 1989 roku, że środki przeznaczone na wspieranie polskich organizacji rozdzielane były w Senacie. Ale teraz Senat opiniuje właśnie. Tak, tak. Opiniuje. Tymczasem za Platformy Obywatelskiej przesunięto to do MSZ-u. No, MSZ jako część rządu jest siłą rzeczy nastawiony silniej na bieżące sprawy, na interes partii rządzących. Senat ma dłuższą perspektywę, niezależnie od tego, że senatorowie też mają swoje sympatie i antypatie polityczne, ale stać ich na myślenie z większym oddechem, w perspektywie bardziej historycznej i nie są tak bardzo przywiązani do politycznych. To było dobre rozwiązanie, do którego należy wrócić i tak też jest to zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, że te środki będzie rozdzielał Senat. Jeżeli pan zostanie posłem, to będzie pan walczył o to, żeby tak właśnie się stało? Wie pani, jeżeli zostanę posłem, to oczywiście będę starał się w każdej konkretnej sprawie postępować tak, żebym mógł potem tym, którzy na mnie głosują, spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, zrobiłem tyle, ile się dało i proszę, tu się udało, a tu, no cóż, jeszcze będziemy dalej walczyć. 5 lat pracy w Radzie Dzielnicy Mokotów przekonało mnie ostatecznie, że składanie zbyt hojnych obietnic, mówienie to załatwię, tam to załatwię, jest, ci, którzy takie obietnice składają, potem muszą często koniec własnego języka zjadać. Ale obiecać można solidną pracę. Ale przez te 5 lat również może pan powiedzieć, że parę rzeczy się udało zrobić, prawda? O tak. O no tak, właśnie. O tak. No więc właśnie. Chociaż oczywiście sytuacja jest inna w tej chwili, bo tam w tej Radzie byliśmy cały czas my radni Prawa i Sprawiedliwości mniejszością. W związku z czym to dotyczyło... A jak będzie? To dotyczyło. Oczywiście ja mogę się... A w tym razem no, wszyscy liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość idzie po zwycięstwo. To znaczy na pewno idzie po zwycięstwo, a mainstream w tej chwili walczy o to, żeby one nie było zbyt duże, bo wiedzą, że wygra, przepis wygra, tylko kwestia no jak wygra. No, każdy walczy o swoje, to jest normalne, jak to na boisku, a potem zejdziemy z boiska i zobaczymy, jaki będzie wynik ogłoszony. Mam nadzieję, że tym razem sędziowie nie będą, czyli wiadomo, kto jest sędzią w tych wyborach, nie będą kantować i podadzą taki wynik, jaki wyborcy wrzucili do urny. Już społeczeństwo to zadba, żeby dopilnować, bo Andrzej Duda przecież wygrał między innymi dzięki temu, że tak obywatele pilnowali tych wyborów. Tak, że było tak wielu mężów zaufania i tak solidni członkowie komisji wyborczych. Bardzo ważne. Proszę państwa, 25. Pan Marcin Gugulski, lista warszawska. Proszę państwa, jest na liście warszawskiej. Sami państwo ocenicie się, sami państwo wybierzecie. Ten krzyżyk jest naprawdę, naprawdę jest bardzo ważny. Każdy głos się liczy. Numer 17. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.